mówię, że pobloguję dzisiaj. Już widzieliście, ja nie śpię od 5:50. I właśnie się maluję, bo za 20 minut muszę wyjść z domu, bo jadę na trening. I pomyślałam sobie, że zrobię takie mały dzisiaj vlog z tego dnia, bo pomyślałam sobie, że fajnie byłoby tak sobie podejrzeć, jak ja się organizuję. Mam tak naprawdę tylko 3 dni wolne między zmianami w pracy, a dużo rzeczy do zrobienia, bo dzisiaj mamy naprawdę napięty grafik. Ja jadę do Inverness, tak jak powiedziałam, jadę za chwilę na swoją uczelnię starą i tam mam trening zdawania kroplówek, bo już rok jak jestem, jak pracuję w zawodzie, a tego treningu jeszcze nie mam. A tego treningu jeszcze nie miałam zrobionego, także ja już zdążyłam sobie trochę popracować nad warsztatami. Jeżeli ja to oglądasz, to jesteś zainteresowana, bo ten film planuję puścić jeszcze przed zamknięciem zapisów, to na dole zamieszczę linki. Warsztaty są o odblokowaniu swojego finansowego potencjału, ale tak jak mówię, na dole są wszystkie linki. Ja już kończę tą wstawkę, ale chciałam tylko pokazać taki fajny podkład, on się nazywa Il Makijaż i pokażę wam tylko szybko, bo jest naprawdę super, jeżeli chodzi o kolor. Jak znajdę pędzel, gdzieś tu był. A, jest na wierzchu, ale ślepota. Ślepota nie popłaca. W każdym razie. Czy ja sobie właśnie psiknęłam podkładem na spodnie? Nie, poszło na nogę, dobra. Kolor jest świetny. Jak ktoś szuka czegoś naprawdę takiego dopasowanego do koloru swojej skóry, to... Tutaj studiowałam, a tam z tyłu, potem wam pokażę, jest szpital, w którym miałam większość moich staży. Także lecę, bo oczywiście nie pamiętam, w którym miejscu jest trening i gdzie dokładnie. I w ogóle trzeba jeszcze sobie maseczkę założyć. I mam chyba nawet funta na parking. Także lecimy na Szczecin. Och, jeszcze by tak to człowiek założył. To i tam dalej moja rakieta. Ja mam funcika małego i idę. Ja też do domu, jestem po treningu. Na obiad Krzyś wczoraj zrobił pastę i jest przepyszna. Do tego taka mała sałateczka. Także ja zabieram się za jedzonką. Pipo. Stoi. Stoi! Chodź tu na pół. Idziemy na spacer, co? Tak, idziemy na spacer, tak. Tak, proszę pana. No już idziemy, już. Tak, tu jest remont, jeszcze trwa, ale już się kończy. Pokażę wam może, zanim wyjdziemy, jakie są te. Postępy remontu, bo chyba nie pokazywałam jeszcze nic w ciągu ostatnich kilku tygodni. Jakie są? Teraz zobaczycie. Szafki pomalowane. Tu pięknie. Tutaj jest piernicz. Tu płytki położone. Elegancko. Malują się ściany. Nie? Kochanie, myślę, że skończymy dzisiaj. Może tak, skończymy niedługo, nie? Malują się szafki. Tu jest nowe żerando. I co tam dalej? Tam się płytki będą kładły. I tutaj się płytki wykańczają kłaść pod samą tą. Nie mamy tych wałeczków, żeby położyć. Ale położymy płytki dalej, nie? Tą ścianę zrobimy.
Tak. Tą ścianę słyszycie? Zrobimy. Zrobimy też tą ścianę, tak. I poczekamy aż to wyschnie, żeby zrobić tamtą ścianę. Aha, i tutaj też, bo tutaj był... Tutaj było takie coś, co mi się nie podobało i to będzie w płytce teraz, będzie pięknie. Nie daję, bo inaczej wpadnie. No nie dawaj, kochani. No. I zlew też będzie wymieniony, ale zobaczymy w tym miesiącu, czy przyszło. Było coś takiego, a będzie... Przyklejone na płytki. Przyklejone na płytki, bo że to jest... Co da na kiju? Dobra. Idziemy. Ja wiem, idziemy, że publiczność czeka, ale Iza też. Przybrałam się i czas na obiad w domostwie. Moment. Bo tu się płytki się robią. Kupiłam wczoraj w Lidlu taką pizzę, bo uznałam, że jak będzie taki dzień jak dziś, czyli po prostu oboje zapomnimy wyjąć coś na obiad i się nikomu nie chce nic robić, to zrobię pizzę, po tym jest tak gorąco, że na nic więcej nie mam ochoty. Hello. Hello. Chciałam wcześniej wam to pokazać, ale nie było jak. Pizza na tym cieście z Lidla wyszła przekozacka. Bardzo fajne, fajne ciasto i myślę, że będę kupowała je teraz już na stałe, na takie dni nie to, że lenia, ale takie dni po prostu, kiedy się nie bardzo mam ochotę stać w kuchni. To jest jedna rzecz. Dwa, robię ciasto, coś tutaj mam, nie wiem co. Robię ciasto takie udawane brownie, typu wrzuciłam wszystko, wymieszam i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także to jest druga rzecz, którą chciałam ogłosić w tym vlogu, bo uważam, że jest bardzo ważna. I tyle. Także robię ciasto i z tyłu się... Z tyłu zaraz będzie hałas, bo robią się płytki. I powoli, powoli widać koniec remontu kuchni. Jeszcze tam tylko zostało do pomalowania takich większych rzeczy, pomalować ściany i zerwać tapety, ale to już... Naprawdę rzecz jest mała. Co, Iśka? A po co ci boks? Po co ci? A, pokażę wam coś, bo zrobiliśmy małą rewolucję. Jesteśmy maczy z Izą, ale nie to chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że z przyczyn pewnych całe potomstwo doprowadziło nas do ostateczności, to zaskutkowało tym, że mają teraz po godzinę na urządzeniach cyfrowych na jeden dzień. Czyli jeden dzień, jedna godzina na urządzeniach cyfrowych, co za tym idzie, trochę się nudzą. A jak dzieci się nudzą, to jest to bardzo dobre dla ich rozwoju umysłowo-mózgowego. Cezar, przestań krzyczeć. I Iza zażyczyła sobie książki. Więc tak. Pokażesz swoje książeczki? Tak, za. No, pokaż tutaj. Pokażemy książki twoje. Iza sobie zamówiła cały zestaw. Ile tych książek tutaj jest? 10? Tak, tak, ten. 10. O, jak mi się uda, to pokażę wam. Fajnie. 10 książek. Tutaj w Szkocji dzieci czytają od kiedy... Znaczy, czytają. Uczą się czytać od kiedy skończą 5 lat, także Iza ma 7 i... I czyta naprawdę dobrze. To są takie dosyć grube książki i no i czyta sobie powolutku, sobie tam czyta. Także tak się nazywają. Książeczki się nazywają Jacqueline Wilson. Myślę, że spokojnie je znajdziecie sobie gdzieś w charity shopach. Ja kupiłam, Krzysiek kupił w sumie cały taki zestaw 10 książek na Amazonie. Także takie tam przyjemne. Przyjemna lektura, skutek uboczny tego, że nie mogą mieć urządzeń. Chciałam coś nagrać, ale czy słychać to, co słychać? Anyway, chciałam powiedzieć, że takie remonty to diabeł tkwi w szczegółach. I tutaj widać bardzo wyraźnie biały kabel, który się oznacza na tle ciemnych płytek. I te paskudne kontakty, które też będą wymienione. I ten biały kabel za chwilę zastąpi taki vintage'owy czarny kabel, który wam pokażę. I to są takie małe pierdoły, które uważam, że po prostu robią remont DIY. A teraz przechodzimy bardzo ładnie do mojego ciasta. To jest piękne tutaj, moje ciasto. Tu są lody. Co ty chcesz zrobić? Sing your song. No to śpiewaj. You and I to the SOD to protect the again and again we'll stick together.
Thank you. Beautiful. Do tego będzie moja żona kawa, bo gdzieś widziałam, żeby szklanki. Szusz, mamusia nagrywa vloga. People, z tym ja się mierzę tutaj, jako vlogerka. W każdym razie. Ktoś gdzieś kiedyś oglądałam gdzieś, żeby takie szklanki przed zrobieniem mrożonej kawy włożyć do zamrażarki i wtedy jest takie full wypas, nie? Kawa zrobiona. Ciastko też. Zjemy sobie z lodaniem, bo taką mam ochotę, a nie jedliśmy. Nie robiłam żadnego ciastka od kilku tygodni. Tak sobie pomyślałam. To jest taki mój tip, jak ktoś ma kłopoty ze spełnianiem własnych zachcianek, a na przykład chce oszczędzać i nie ma jakoś bardzo kasy nawet na takie rzeczy, żeby na przykład pójść sobie gdzieś na kawę na mieście, bo zdarza się tak i trzeba czasami sobie po prostu postawić dobrze priorytety. To co ja robię od kilku lat, robiłam to bardzo długo nieświadomie, myślę, że teraz robię to bardziej świadomie, to jest takie coś, że ja jak jestem w domu, czy coś, to ja staram sobie się, żeby te moje posiłki i takie rzeczy, w ogóle typu kawa czy cokolwiek, trochę wyglądało czasami jak z kawiarni. I to działa na wasz mózg tak, że czujecie, że macie coś takiego miłego, coś takiego specjalnego dla siebie robicie, a niekoniecznie wydajecie przy tym milion monet. No bo taka kawa, na przykład tak sobie teraz zrobiłam, to jest taka kawa zrobiona na porządnie, to znaczy ja nie zrobiłam sobie takiej tam, nie wiem, po chamsku mrożonej kawy, że wlewacie sobie kawę rozpuszczalną do mleka, kilka kostek lodu i robicie, tylko normalnie zaparzyłam kawę, włożyłam sobie szklanki do zamrażarki i moim zdaniem to powoduje, że no trochę takiego, po prostu trochę macie więcej wysiłków to włożonego, a co za tym idzie, to jest takie przyjemniejsze generalnie, mi się wydaje. Przyjemniejsze całe jest to doświadczenie i potem się po prostu mniej chce. Nie posiłam, że wyrzuciła śmieci i nie włożyła nowego worka pewnie. Generalnie mniej się potem chce zaspokajać takie swoje potrzeby na mieście, bo masz je już zrobione w domu. To jest moja myśl przewodnia mojego życia. Dzielcie się nią i tyle. Okej, wiem, że się rozpływa nad głupim kablem, ale zobaczcie, jaka jest różnica. Tu jest ten, który był wcześniej, tu jest ten czarny. Mi się to tak podoba, są takie małe rzeczy, ale no, robią naprawdę różnicę. On jest tutaj taki zwinięty na trzy. No, strzyż się. Tak, zwinięty na trzy. Mały kabelek będzie tam, tak jak powiedziałam wcześniej. Ja już będę kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Chciałam też tak powiedzieć na koniec. Chodź Cezar, chodź. Przyszedł Cezar. Chciałam powiedzieć tak na koniec przy tym remoncie kuchni. Ja przy okazji tego remontowania i tego wszystkiego mnóstwo rzeczy wyrzuciłam. I to jest takie bardzo fajne. Bardzo to jest fajne, bo dużo się zbiera rzeczy, których po prostu człowiek nie chce, nie potrzebuje i tak potem ma po prostu w domu taki syf, jest przygnieciony tymi rzeczami, także ja wyrzucałam bez sentymentu, wyrzuciłam bardzo dużo rzeczy, wyrzuciłam też dużo rzeczy na przykład takich do, no nie wiem, do pieczenia ciast na przykład, czy cokolwiek, bo ja na przykład no nie piekę już w tym momencie tyle, co piekłam kiedyś, dzieciaki są dużo starsze, ja może piekę dwa ciasta na krzyż raz na kilka miesięcy, więc powyrzucałam sporo takich tego typu rzeczy i raczej poszłam w minimalizm. Na pewno będę dokupowała sobie trochę rzeczy do kuchni pod takim kątem kolorystycznym, po prostu mam ochotę i chcę to zrobić. Będę wam to pokazywała potem. Sporo rzeczy sobie mam w koszyku na AliExpress. Tam są przepiękne rzeczy, jeżeli chodzi o kuchenne rzeczy. Szusz! To zawidzi, że to się dzieje. Szusz! Także na AliExpress są przepiękne rzeczy, jeżeli chodzi o takie kuchenne. I mam kilka w koszyku, ale czekam, aż mnie ozłoci, żeby sobie kupić. I tyle, to chciałam powiedzieć, a ja włączam komputer i będę...